Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem siódmej kolejki BetClick pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmować będzie Odrę Opole. Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Marek Zub. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Witam serdecznie tradycyjnie Łukasza Szczepanika z portalu Supernowości. Łukaszu, oddaję tobie głos. Dzień dobry. Wpierw może takie niestandardowe pytanie. Spodziewał się pan tak dobrego startu sezonu? Tak. Dziękuję. Krótko i na temat. I chciałbym jeszcze pociągnąć ten wątek, obserwując poczynania pańskich piłkarzy. No, nie da się nie dostrzec, że bardzo cieszą ich zwycięstwa, bardzo cieszy ich też ta ogólnie gra w piłkę. I jakbym miał tak zapytać, co najwięcej radości z tego wszystkiego sprawia pańskim podopiecznym, to na co by pan wskazał? Z mojego punktu widzenia powiem to, co jest moim zadaniem przede wszystkim jako trenera, ale też na co szczególną uwagę przykładam jako trener pracujący z daną grupą, to jest próba wykorzystania wszystkich, czyli zorganizowania tych chłopaków na boisku, czyli mówiąc inaczej, ich granie, ich zrozumienie roli dla każdego zawodnika w każdym meczu, w każdym momencie gry, czy to w obronie, czy w ataku. Czyli taka sprawienie, żeby mieli pełną świadomość, że są częścią pewnego układu, systemu, mechanizmu, organizacji. I nie jest tak, że każdy ma to samo do zrobienia. Każdy ma swoją działkę, każdy ma swój moment włączenia się do tego działania, odpowiedni. No i jeżeli zrobi to na odpowiedniej jakości, ze zrozumieniem całości, no to daje takie poczucie, moim zdaniem, zadowolenia, że jest się częścią tego wszystkiego, a to działa dobrze. I to jest jakby całe clue związane z zadaniami, jakie ma trener nie tylko w piłce nożnej, ale we wszystkich grach zespołowych, a idąc szerzej, nie tylko w grach zespołowych, ale w działaniach grupowych. Od razu chcę przejść do Odry Opole, waszego najbliższego przeciwnika. Odra Opole w poprzednim sezonie charakteryzowała się tym, że była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie. Pod względem skuteczności był to drugi najlepszy zespół Fortuna pierwszej ligi. Teraz wraz z przejściem trenera Radosława Sobolewskiego te tendencje troszeczkę się, mam wrażenie, że zmieniają, ponieważ zespół chce bardziej grać do przodu, chce być bardziej widowiskowy i zapytam, czy pan też dostrzega te zmiany w Odrze? Z mojego punktu widzenia tak. Według mojej opinii to jest zupełnie inny zespół niż w ubiegłym roku. A szczególnie inny, bo o ile w przypadku zmian trenerów ta drużyna, która zaczyna pracę z nowym sztabem, jeszcze w jakimś tam okresie funkcjonuje na zasadzie tej inercji trochę, trudno z dnia na dzień coś zmienić, to wydaje mi się, że wraz z przyjściem trenera Sobolskiego, co miało też związek ze zmianami kadrowymi w zespole, nie ma tutaj takiej jakiejś inercji. Nawet patrząc wczorajszy mecz, zdecydowanie uważam, że to jest zupełnie inny przeciwnik niż w ubiegłym roku. Czyli przede wszystkim zespół, który jest bardziej inicjatywny, jeśli chodzi o organizację gry w ofensywie, tak? No też i zdecydowanie wydaje mi się inaczej grają w obronie, trochę inaczej, inne akcenty na to przekładają. Mają też innych zawodników, także na ten moment to jest nowy zespół, tak uważam. I tak do tego powinniśmy podejść. Po prostu zapomnieć o tych dwóch meczach z Odrą Opole z ubiegłego roku, a po prostu przygotować się na Odrę, która funkcjonuje od lipca tego roku pod wodzą trenera Sobolewskiego. Wywołał pan troszeczkę pewien temat do tablicy. Pamiętam, jak już wcześniej przywoływał pan tą feralną, ten feralny początek sezonu z poprzednich rozgrywek, ten mecz z Odrą Opole. Teraz Odra po już roku przyjeżdża tutaj na Hetmańską i nie wiem, czy
Traktuje pan ten mecz jako jakiś taki rewanż, czy chęć pewnego udowodnienia sobie czegoś, czy w ogóle nie? Nie, zdecydowanie nie. To podstawą jest moja odpowiedź na poprzednie pytanie. To jest po prostu inny zespół. Tutaj nie ma się co nawiązywać do tego. Nawet ja już w tym momencie przestałem się mylić odnośnie tej Odry i coraz częściej mówię Odra Opole, a nie Odra Wodzisław. Że jednym z takich też charakterystycznych elementów Odry Opole, mimo że ten zespół, jak już pan wspomniał, się zmienił, jeśli chodzi o pewną strukturę, jest to, że groźną bronią tego zespołu są wyrzut z autu, czyli ten stały fragment gry wykonywany przez Jakuba Szreka. Dalej obserwujemy jego dalekie wyrzuty i podejrzewam, że przygotowując się do tego elementu, to włączyliście aspekt przygotowania się do obrony właśnie tego stałego fragmentu gry. No, pamiętamy to doskonale, mieliśmy z tym totalne problemy i w pierwszym meczu, i w drugim meczu, i w obu meczach chyba straciliśmy po tym bramki. Scenariusz straconej bramki w meczu rewanżowym, który rozgrywaliśmy w Bełchatowie, akurat był bardzo podobny do tego, jaki wczoraj posłużył Odrze do zdobycia bramki wyrównującej, czyli wrzut z autu do daleki i później wybicie piłki, niby wyjaśniona sytuacja. Przez stalową wolę, ale dośrodkowanie w drugie tempo i stracona bramka. U nas to się skończyło rzutem karnym, ale niemniej wynik tego działania, tego fragmentu gry był bardzo podobny. Także no to są te resztki, które zostały z tamtej Odry, z tamtego roku, a bazą tego wszystkiego jest po prostu zawodnik, który potrafi daleko wrzucić, ale my też potrafimy rzucać rękoma. Milan Szymczak też już to udowodnił, natomiast faktycznie przygotowujecie się odpowiednio w Tak. destrukcji do tych wszystkich, tak? Zagrań dobrze. Już tylko na koniec zapytam o pewne takie rzeczy związane z ofensywą. Pański zespół jest liderem strzałów na bramkę i liderem strzałów celnych. No i zapytam, czy po prostu pan jako główny trener tego zespołu wskazuje swoim podopiecznym, aby kiedy tylko znajdą się w dobrej sytuacji, to aby jak najwięcej oddawali strzałów na bramkę rywala? No ja nie muszę tego mówić, ja to tylko podkreślam. To jest jakby sedno. No, żeby zdobyć bramkę, trzeba ten strzał oddać. Trzeba się na niego zdecydować. Czasami jak to w grze, jak to w treningu, czasami ta decyzja o strzale jest podejmowana zbyt późno, albo zbyt wcześnie, albo decyzja jest odnośnie tego uderzenia na bramkę nie jest poparta takim zdecydowaniem, tylko pewnym wahaniem. Czasami jest to obawą przed blokiem przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Ale to są detale. Natomiast no, każdy chce uderzyć na bramkę, każdy chce zdobyć bramkę. Czy to z metra dwóch, jak miało to miejsce w dobrym porzucie rożnym, czy tak jak to miało miejsce w przypadku chociażby uderzenia Karola czy Jesusa z 20-25 metra w meczach, które za nami. Dobrze, rozumiem. Już na koniec zapytam także o pewne zmiany personalne, do których prawdopodobnie może dojść. Zapytam może w ten sposób, czy Cesar Peña, który fantastycznie wprowadził się do tego zespołu w tym sezonie jako zmiennik, co udowadniał także w końcówce poprzedniej kampanii, no po prostu, czy Kolumbijczyk wyjdzie w pierwszym składzie na najbliższy mecz z Odrą Opole? Ma szansę w każdym meczu wyjść w pierwszym składzie. No i tyle. Tak również i w tym meczu najbliższym. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Łukasz. Trenerze, przechodzimy jeszcze tradycyjnie do pytań. Najpierw pytanie nadesłane od dziennikarza. Pan Łukasz Kołtuniak pyta. Panie trenerze, mam pytanie odnośnie powołań zawodników stali do reprezentacji młodzieżowych. Czy trenerzy tych reprezentacji kontaktują się z panem, aby wymienić obserwacje i doświadczenia? Tak, potwierdzam i to uważam za bardzo dobrą, nie wiem czy to nazwać tradycję, czy to, bo to wynika z ustaleń pewnie w Polskim Związku Piłki Nożnej, ale tak, mam takie telefony z zapytaniem, czy jesteśmy zainteresowani, żeby dany zawodnik pojechał na zgrupowanie kadry, bo czasami to trochę koliduje z interesem klubowym. To pierwsze, po drugie pytają o opinię, o perspektywę i tak dalej. Także ja z tego kontaktu ze związkiem, z trenerami związkowymi jestem zadowolony. I dwa pytania od naszych kibiców. Były oczywiście trzy, ale jedno z nich traktowało o Cezarze Peni. Łukasz Ubieg, także przechodzimy, trenerze, do dwóch pytań od kibiców.
Najpierw może takie podsumowujące. Panie trenerze, jakie wnioski ma pan po tych 6 meczach? No mam taki wniosek, że jeszcze niewiele mam tych wniosków. Jeszcze poczekajmy na jakieś wnioski, bo te mecze, które graliśmy w ostatnim okresie szczególnie, to na pewno każdy z nich no był dużym, wielkim znakiem zapytania. Mam tu na myśli jakby sekwencję. Rozegraliśmy mecz na wyjeździe z Kotwicą, długa podróż, mało czasu na regenerację i tak dalej. Trudno było przed meczem z Wartą zastanawiać się i wyciągać jakieś wnioski, mimo że wygraliśmy zdecydowanie. Później ten znowu krótki okres wyjazd do Głogowa, wygraliśmy ten mecz, ale nie ma czasu na razie na wyciąganie wniosków. Rzecz jest podstawowa. Utrzymać taką dobrą dyspozycję, a wynik powinien być dobry. I ostatnie pytanie. Panie trenerze, z okazji nadchodzących urodzin, czego by sobie pan życzył w kontekście sportowym? Ale powiem szczerze, takie pytanie tutaj nie ma Tomka, bo bym z nim na ten temat porozmawiał, ale to może ogląda to. No rozumiem, że przechodzimy do tej części takiej konferencji prasowej innej niż niech będzie Hyde Park. Po pierwsze, od jakiegoś czasu nie obchodzę urodzin. Po pierwsze, dlatego, że coś jest popieprzone z tą moją datą urodzin. Nie wiem co. No ale kiedyś ktoś coś napisał, jakieś liczby, którymi się trzeba posługiwać przy każdej okazji i nie ma możliwości, żeby podawać za każdym razem inne. W związku z tym tak do tego podchodzę. A jeżeli chodzi o cel sportowy, to przede wszystkim chciałbym rzucić parę kilogramów, bo sylwetka sportowa w ostatnim roku moja uległa zmianie na skutek tego, że za dużo siedzę, spędzam czasu w pozycji siedzącej, czy to w podróżach, czy to przed komputerem i tak dalej. A po drugie, w tym kontekście chciałem sobie kupić nowy rower, bo mój stary ma już 30 lat i już czas na wymianę. Także takie mam podstawowe cele związane z jakimiś urodzinami. A jeszcze tak, to ja dopytam, bo tu myślę, że o kontekst sportowy też chodziło, o kontekst sportowy drużyny. Czyli czego by pan sobie życzył, jeśli chodzi o postawę Stali Rzeszów? Ja chciałem, żeby to, jak drużyna w tej chwili funkcjonuje, cała grupa utrzymywało się do moich następnych urodzin. A jeżeli tak będzie, a dołożymy jeszcze tego zakładany progres, nad którym cały czas pracujemy, w każdym treningu staramy się to robić i zarówno na boisku, jak i tutaj na sali, w czasie teorii, bo też trzeba trochę temu czasu poświęcić, uczyć się zachowań, uczyć i analizować swoje zachowania. No tak jak powiedziałem, no, utrzymania poziomu tendencji wzrostowej, aktualnego poziomu tendencji wzrostowej i wszystko będzie w porządku. I tego myślę wszyscy sobie życzymy. Dziękuję trenerze, Dziękuję. dziękuję Łukaszu za obecność na Dzięki wielkie. konferencji, dziękujemy bardzo za nadesłane pytania i do zobaczenia.